Cześć widzowie, witam was serdecznie na naszej ukochanej wiosce Kidowice. Słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę genialny dzień, ponieważ moja młodsza siostra poprosiła mnie o pomoc prawdopodobnie w zemście na chłopaku. O Jezus, co mi się stało z kinem? Widzieliście to widzowie, jak się dziwnie zbugował? Słuchajcie, młodsza siostra poprosiła mnie o pomoc w zemście na jej chłopaku, bądź też byłym chłopaku, bo ja w sumie nie wiem, czy oni zerwali, czy nie. Po tym ostatnim odcinku pisaliście, żeby właśnie Vera zerwała z nim, bo naprawdę, no odstawił bardzo krzywą akcję, spotkał się z jakąś inną dziewczyną i w dodatku powiedział, że są razem. No to są rzeczy nieakceptowalne po prostu w tym stałym stowarzyszeniu związków. Tak, widzowie, nie można robić i bardzo dobrze, że tak napisaliście w komentarzu, bo moja młodsza siostra chyba zrozumiała, że to jednak nie jest chyba odpowiedni kandydat dla niej i chyba teraz planuje się zemścić, więc ja oczywiście jako genialny brat, cudowny człowiek, pomogę jej w tym i razem wykonamy zemstę na tym dziwnym chłopaku. Na samym wstępie jednak zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ 75 osób nie subskrybuje tego kanału. Ja już nie wiem, czy to są żarty, czy wy po prostu robicie na mnie jakiegoś pranka, czy wy to po prostu, nie wiem, robicie celowo. Widzowie, to dla was jest sekunda. Kliknijcie tego suba, zostawcie teraz łapkę w górę. Zobaczmy, ile jesteśmy w stanie łapeczek w górę zrobić pod tym filmem, ok? Zróbmy taki mały challenge. Jeżeli będzie 5000 lajków, 5000 lajków, to rozdam wam całe 300 zł na moim serwerze kidowice.pl. 3 razy po 100. Ktoś dostanie doładowanie 3 razy za 100. Proszę bardzo, jak tam chcecie, wydacie sobie na co chcecie. To będzie w sumie darmowy KitKox Plus na miesiąc dla jakiejś osoby, więc no w sumie warto o to zagrać, prawda? Więc zostawcie łapeczkę w górę, 5000 łapek i wtedy rozdaję naprawdę sporą kaskę na doładowanie na właśnie moim serwerze. Będziecie mieli coś za darmo. A my, kochani, rozpoczynamy ten genialny odcinek. Właśnie, dostałem jakiś prezent. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi, ale dostałem skrzynkę, w ogóle chyba każdy dostał tam od Magika na poprzednim odcinku. No i mój prezent wygląda następująco. Jest tutaj 10 kitcoinów, czy 40 kitcoinów, dodatkowo 6 kitcoinów, czyli mamy razem 46, dodatkowo 10 diamentów i do tego, nie wiem, bucket of Mimic Octopus. Ja do końca nie wiem, co to jest, boję się to trochę wylewać, jak mam być szczery, a więc odstawię to na razie po prostu do skrzynki, tak samo jak zresztą te niektóre kitcoiny, bo w sumie i tak ich teraz nie muszę nosić. O, może jeszcze te rzeczy odstawię, bo w sumie one nie są potrzebne, jakieś łuk, jakieś książki, tych rzeczy na razie, kochani, dzisiaj nie potrzebujemy. Będziemy potrzebować jednak na pewno Pawła Kopaczka, będziemy potrzebować wydajnego Tomasza i śliskiego Baćka. O, oczywiście też wydajny patyk magiczny również może się przydać, aczkolwiek nie wiem, czy aż tak bardzo jak te reszta przedmiotów. Kochani, lecimy do młodszej siostry. Nie ma chyba czasu do stracenia tak naprawdę, bo ja jestem ciekaw, jaką zemstę młodsza siostra planuje na tym swoim dziwnym chłopaku. Ja najchętniej to bym go utopił w lawie albo strzelił po prostu z łuku w jakieś kolano, ale zobaczymy. Może młodsza siostra ma na to kompletnie inny plan, także chodźmy, bo oni już tam są z Pickersem. Okej, okay, więc widzę, że jestem spóźniony na to spotkanie, ale... Ej, aha, bo tutaj nie ma drzwi, bo Szczypson rozwalał. No tak, zapomniałem o tym. Dzień dobry, rodzeństwo! O. Hej, nareszcie, siema. Siema, trochę spóźniony, ale to dlatego, że odbierałem prezent od Magika. Wy odebraliście swój prezent? O, nie, tak, patrz, odebrałem. Chciałem ci pokazać, że mam tu magiczną skrzynię. Pyk, no i co ty dostałaś? Ej! No ja nie wiem, co to jest. Ja w ogóle widziałem ten odcinek, co tam Magik mówił i on powiedział, że chce być dla ciebie miły i dał ci tutaj potkę, która daje true invisibility. Ja tego nigdy w Minecrafcie nie widziałem, nie wiem, co to robi. Znaczy? Ale właśnie to on powiedział, żebyś sobie to zostawiła na śledzenie chłopaka. Więc to jest jakaś prawdziwa niewidzialność. Wydaje mi się, że to po prostu będzie jakieś OP, więc zostaw sobie to, schowaj sobie to, bo to jest Vera naprawdę bardzo fajny przedmiot. Możesz sobie to wziąć. Dobra. Nie wiem, gdzieś sobie to daj. Co? Co? Powiedziałeś o tym chłopaku, nie? No, no tak. A co i słuchaj, to robimy taką zemstę, że to jest po prostu niewyobrażone. Widzowie pisali, chyba w ogóle nie było ani jednego komentarza, że mamy tej zemsty nie robić, więc robimy tą zemstę i słuchaj, to mam taki pomysł. Let's go! Ale jeszcze go nie zrealizowałam, ale właśnie musicie mi w tym pomóc. Ale jaki pomysł? Dobra, Vera, siądźmy i słuchajmy, tak? Jaki masz, Vera, pomysł, to my ci oczywiście z Pickersem. Ja muszę wstać. Pomożemy z całą siłą. No dobra, to dawaj. Zamykamy go w ogóle w jakiejś pułapce, w jakiejś klitce, zamykamy go, okay. Strzelamy mu z łuku. Oj, ej, uważaj! To miałam zaprezentować. Strzelamy tutaj z naszych różek. Okay. W ogóle nie dajemy mu żadnego jedzenia, w ogóle go znowu nie wypuszczamy, to będzie taka super akcja. No naprawdę. Dobra, no dobra. Macie jeszcze jakieś pomysły? No. Piker, co myślisz o tym planie? Spokojnie. TNT? Nie, no, ja tu zniszczyłem pułapkę. Ej, odpalimy go w lawie. O, no i to mi się podoba, Vera, jak zemsta. I wylejemy jeszcze wodę. Tak jest, i tak ma być, widzowie. Takich akcji się nie robi na Kidowicach. Dokładnie, potraktujemy go naprawdę źle. Ale Vera, właśnie, jeszcze jedno pytanie. Gdzie ty chcesz tą pułapkę zrobić? Właśnie gdzieś tutaj, chyba w moim domku musisz zrobić, bo nie powiedziałam o ważnej rzeczy, nie? A jakiej rzeczy? Jakiej?
On dał mi znać, że tutaj za 10-15 minut będzie, bo chce porozmawiać. Co? Co? Ty jest na niego pułapkę robić. Musimy zrobić tą pułapkę. Ej, i on dobra, wtedy to... idealnie wejdzie do paszczy lwa. No to my nie możemy tej pułapki zrobić w twoim domku, bo przecież to zobaczy. Musimy to zrobić gdzieś poza i tego tam zaprowadzić. To za domkiem. No to nie, ja wiem, gdzie jest genialne miejsce. Jest takie miejsce, gdzie w sumie jest sporo miejsca. Zaraz wam je pokażę, ale to chodźcie ze mną. Najpierw pójdziemy po wszystkie przedmioty, bo ja powiem szczerze, mam mały plan na tą pułapkę. Tylko czego mi brakuje, żeby go zrealizować? Na pewno potrzebujemy nici i na pewno potrzebujemy. Ostatnio gdzieś tutaj miałem chyba... O, właśnie, to mam potrzebujemy. Mam świetny pomysł. Jaki masz świetny pomysł, Werka? O, wybudujemy fotobudkę i w fotobudce będzie zapadnia i go tam zrzucę. Wera, jest to jakiś pomysł, aczkolwiek wydaje mi się, że mój pomysł, który zrealizowałem właśnie przed chwilą, będzie lepszy. Tylko jaki? Ja jeszcze potrzebuję crafting. Halo, gdzie jest crafting w moim domku? Chodźcie. Chodźcie za mną. Ale jaki masz pomysł? Tutaj. Mój pomysł jest taki, że pójdziemy na takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo trawy i tam zrobimy taką pułapkę, że będzie patch. To jest genialna pułapka. Stawiasz coś takiego, czyli nić i na to, posuń się pikers, stawiasz pyk, dywan. I tutaj w ogóle tego spadasz? Nie widać. I nie spadasz, ale to się da zniszczyć w sekundę za pomocą nożyczek i bardzo szybko można spaść. To jest genialne. On na tym po prostu stanie, a potem będzie zapadnia. Fantastyczny pomysł, naprawdę. I będziemy na płytkach niewidzialności. Tak, będziemy na niewidkach i my to zniszczymy po kryjomu, a Werka go tam zaprowadzi. Tylko ja do tego jeszcze potrzebuję nożyce, bo chyba nożycami się dobra, ja potrzebuję netherite'owy miecz. A nie, niszczy się to tak samo nożycami. Łopatą też, czekajcie, no to ja miałem wrażenie, że to się niszczy jakoś szybciej czymś. No nie, to jednak to się niszczy dość wolno. Oj, to może być problem, ale dobra, nie, no w sumie niszczy się w miarę szybko, raczej powinien spaść. Nie będzie z tym problemów. Na pewno. No, to jest i tak sekunda zniszczenie. Chodźcie na dół, bo ja dorobiłem podki na niewidkę. Patrz, jest bardzo co dużo. Mam z poprzedniego odcinka. No. Ej, jaki wieczór, Vera, tylko mnie nie miał. No właśnie, nim go zgładzę. Okej, ale nie, tu wiesz, ty go nie możesz tak od razu zabić, bo wtedy jest respi gdzieś indziej. Tego musisz, wiesz, się delektować zamknięciem go w tej klatce. Dobra, chwila. Poteczki tutaj, zapraszam po poteczki. Brat sobie poteczki, drogi bracie. Ja chcę tą potkę od magika. Nie, Vera, ty nie używaj tej potki, ona dzisiaj nie ma sensu. Dzisiaj ty musisz być cały czas plen, dzisiaj musisz się pokazywać. Ty dzisiaj nie używaj w ogóle poteczki, bo ty nie musisz, ty go zaprowadzisz w to miejsce. Ty go zaprowadzisz w to miejsce, więc na spokojnie, nie? Tutaj mamy to wszystko przemyślane. A my podejdziemy i go zepchniemy. Tak jest! Dobra. Nawet go nie będziemy musieli spychać. Chodźcie za mną, Czekajcie, dobra, zrobisz to. Tylko ja tutaj jeszcze pozdrowię Tasmanią Devil, co tam u ciebie? Może jakieś jedzonko? Iść, dobra, trzeba dokarmić. Mogę mu dać? Ej, nie uważaj, bo ucieknie! Vera! Nie, mój piesio! Nie, dobra, ja go muszę tam teraz popchać. Iść, dobra, iść. Ale jeszcze on powinien przecież za tobą chodzić. Ej, a Dawid, a mogę mu dać? Nie może, a co ty chcesz mu dać? Ej, nie to Tasmanian Devil, typie, on jest agresywny. Uważaj, bo to nie jest taki typowy piesek, on jest naprawdę bardzo silny. Dobra. I czemu tu pisze Tobi przez C? No bo Kobi to jest amerykański. Ja mu dam. Chodźcie dobra, za mną, chodźcie, jestem przed domkiem, czekam na was, bo musimy zbudować tą łapkę. Nie ma na to czasu, nie ma czasu na siedzenie. Zakładam leginsy mistrza jiu-jitsu i obuwie mistrza Shaolin. Ej, zabiłam twojego psa. Co zrobiłaś? No. Chyba żartujesz teraz, Vera. Nie, no żartuję, to był żart. Dobra, Vera, bo takie pranki nie są zabawne. Dobra, chodźcie. Chodźcie za mną, bo ja mam miejsce, gdzie zbudujemy tą pułapkę. Tam będzie idealnie. Ale Dawid, szybko, bo on będzie zaraz. No dobra, no śpieszę się, no szybciej nie mogę biegać. No mógłbym jedynie najlepsze tylko podlecieć szybciej, a o to nie, no, nie chyba mam nie chcę. Chodźcie za mną. Ja nie mam. Tutaj, pyk, proszę bardzo, proszę zobaczyć. No, przecież to jest takie wielkie pole, ej, no. Tak, i tutaj to będzie po prostu genialnie do zrobienia. Tak jednak mam, dobra, lecę. No ale Vera, no przecież ty jesteś dosłownie obok, po co teraz lecieć? Dobra, a więc tak, biorę Pawła Kopaczka w łapę i teraz tak, dziura 3x3 myślę, że będzie odpowiednia. Uważaj, Vera, uważaj. Zrobimy dobra, tak. Zrobimy tak, okej, dobra. I teraz tak, czy ktoś z was ma obsydian? Bo powiem szczerze, że... Ja mam, ale w domku, zaraz przyjdę. Dobra, to leć do domku po obsydian, a ja tutaj ogarnę, bo powiem szczerze, że obsydian by się troszkę nam tutaj przydał w sumie, jakby nie patrzeć, żeby on z tego nie mógł wyjść, prawda? Więc tutaj zrobimy tak, okej, pyk. Jezus, jak ta łopata szybko idzie po łopatę do mojego domku. Nie musisz, bo ja już to werka skończyłem tak naprawdę. Teraz tylko potrzebuję tutaj obsydiana, żeby to tutaj zrobić, ja sobie to wykopię śliskim maćkiem, widzowie, bo taki silk touch zawsze się przydaje w takich właśnie momentach. Oj. Ej, Dave'u będzie zadowolony, nie? On tyle obsydianu, głowa ma. Aż tyle to nie potrzebuję, Pickers, wystarczy mi tak naprawdę jakieś 20. Możesz mi rzucić tutaj na dół. Możesz rzucić. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jaka masa obsydianu! 24, nie, Vera, tego już nie trzeba. Pyk, ja już wszystko mam zaplanowane. Ej, Pickers, jednak przyda się trochę więcej chyba. Jak masz, to byłoby... Łapcie obsydian! Dobra, pykniemy tutaj pułapeczkę. Ej, tylko jak my teraz z tego wyjdziemy?
Elektrom. Aha, nie mam elektry. W sumie tak. No. Oj. Ej, no to tam zrób sobie wejście do... Ej, no Vera! Co? Dlaczego to zrobiłaś? No nie. Dobra, spokojnie, ja to zniszczę, bo mam szybkie kill off. Dobra, potrzebujemy jeszcze pickers, 7 bloków. A bo dobra, Verka ma. O, dobra, Vera. Tak, elegancko. O, no i właśnie będzie w tym miejscu, Vera. Tu będzie zamknięte, on nie może z tego wyjść, jest, no dosłownie. Bardzo dobrze, ale nie, ja bym zrobiła jeszcze ciaśniejsze. Nie, takie się przyda, takie będzie git, bo tu jak będziesz chciała wylać lawę czy coś, to wiesz, jest idealne miejsce na to. Tak naprawdę możesz go tutaj więzić. Dobra, wyjdźmy dobra, teraz, wiesz, Elytro. O, damy mu jedzenie. Nie dawaj mu w ogóle nic, jak to ma być zemsta? To pierdziały stek, co my na niego pierdzieliśmy pierwszym naborem. Vera o tym nie wie nawet. Dobra, lepiej nie mówmy tego, bo się wkurzy. Dobra, nieważne, Vera, nie słuchaj tego. To tylko taki prank. Dobra, chodź. Wyleć. Iść, dobra, elegancko. I teraz tak, ja tutaj to zrobię, pickers. Pyk, dobra. Tutaj to będzie w ten sposób. Uwaga, dobra. Okej, dobra. I teraz to jest tak. Patrzcie. O nie! Ale nie, spokojnie! Ej, mam pomysł. Ja wiem, co ja zrobiłem źle, spokojnie, wiem, co zrobiłem źle. To po prostu musi być jedno niżej. Dobra, spokojnie. Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało! Dobra, tu ale jest... Ale przecież ten dywan nie jest w kolorze trawy. Ale jest w podobnym, patrz to. Wygląda prawie identycznie. A zrobimy, wiesz jak? Patrz, niby to teraz wygląda jak pułapka, ale teraz... To totalnie nie wygląda jak pułapka, pyk! Ej, to skąd będziemy wiedzieć, które jest czyje? No nie, no my to widzimy, nie? No tutaj tylko ten tak naprawdę. Czekaj, ja tylko silk touchem, a nie mam silk toucha. Ale patrz, to nie. Co? Co, Vera? A to nie trzeba mieć silk toucha, o nie. To mogę łapką. Co, tak, możesz łapką, no, co się zrobi? Teraz wracam. Co ty robisz, Vera? Ej, co jest z tobą? Czekaj. Co ty? Patrz. Jagódka? Po co ci jagódka, Vera? No po teraz co teraz to już totalnie nie wygląda jak pułapka. O, Vera! O. Teraz to wygląda jak miejsce na piknik! Let's go! I my tutaj, pickers, będziemy na podkach na niewidzialność. I Vera, twoje zadanie to go zaprowadzić tutaj, żeby tutaj stanął. Nie wiem, powiedz mu, no, chodźmy sobie tutaj siąść na piknik czy coś. I żeby on stał tutaj, on musi stać w tym miejscu. Wtedy my z pickersem rozwalamy dom dobra, i on okay, wpada do zapadni. Powiem jeszcze, że stworzyłam piknik, więc przy okazji dam tutaj, i postawię jeszcze... Jeszcze skrzynię. Może być. Chwila, zaraz dobra, wracam. Ale dobra, bo 10 minut minęło, on już pewnie czeka. Dobra. No właśnie, Vera, iść tam. Pickers, akcja. My idziemy, Vera, my pijemy podkę... Pisze, na ten czas, dobra, to ja już liczę, ale za ten czas postawcie tam skrzynię z jakimś jedzeniem. Ale my nie mamy, Vera, teraz skrzyni z jedzeniem, ja nie mam takich rzeczy. Dobra, mam. No trudno. Dobra, będę miał, zaraz tam przyjdziemy. Dobra, Vera, leć, leć dobra, szybko już tam. Dobra, leć, Pickers, ja mam na szczęście skrzynkę, dobra. O, ty... Ja mam jedzenie, dużo jedzenia. No daj, możesz tutaj dać jakieś jedzenie, dawaj. A bo nie, ja dałem w sumie już. Ale będzie uczka, nie, ja daję tutaj takie mega... Ja dałem mega trochę jedzenia. Wypasione. Ej, skąd ty masz aż tyle? Co jest? Dobra. No, a ty się rzucają. Ej, oni już piszą, stek? Oni już tam gadają. Dobra, chodź tam. Dobra, ja piję potkę, dawaj. Pij potę na niewidkę. Iść, dobra, mam. I teraz ściągamy cały strój, dobra. Dawaj. Ściągaj itemy, chodź za mną, bo oni już tam piszą. Dawaj, nie ma czasu. Czekaj, oni są chyba pod domkiem. Czekaj. Widzę go. Wiesz co, dobra, ej, on coś tam pisze. Co jest w ogóle, dobra, czekaj, ja podjedę bliżej, bo Verki nie słyszę, czekaj. O, dobra. Co robimy? Ej, oni coś proponuje, dobra, ja nie wiem. No nie wiem w sumie. Robi kartofel. Dobra, tylko musisz być, o co ci chodzi? Ej, oni... No, jak sądzisz? Czemu taki w ogóle, ej, on normalnie jest bezczelny, ty! Jak on by w ogóle tutaj nic... Werka, ej, co jest to, jakby w ogóle, on... W co to jest, nie? On się zachowuje, jakby no, to normalnie było... No, na co, była... może na kolejną jakąś. Chodź, mam dla... Ej, co jest? Chodź, mam dla ciebie coś, proszę. A, on takiego ma, proszę. No nie dobra. Wiem, chodź, Dawid. Nie wiem, idę za nimi. Ej. Może on coś da. Czekaj, nie wiem, o co w ogóle chodzi. Czekaj, gdzie oni idą? Czemu oni idą za mój domek? Ej, że za moim domkiem nic nie ma chyba takiego. Czekaj. Oni idą dalej. Czekaj, jest. Co? Ej, co to jest? Tutaj są. Co to jest? Ty tu widzisz? Może ci coś powiedzieć. I tu kiedyś było serce dla mojej dziewczyny. Dla Verki od chłopaka. Ej, faktycznie, ty też tam kiedyś zbudowałeś. To w ramach? Czekaj, o czym pisze? O co chodzi w ogóle? Ej, widzowie, co jest? Przeprosić za to na odcinku u Dave'a? Nie, weź, przecież to jest jakaś parodia! Jakieś serce z wełny, jeszcze dodatkowo krzywe. Patrz, i co? Bo tamta dziewczyna to był fake. Ej, co jest, Pickers, jak on kłamie ja, w ogóle? Nie wierzysz, przecież że my to fake. Widzieliśmy na własne, ja na własne oczy. Chciałem tylko zarobić kitcoiny, proszę cię. Właśnie, Pickers, niepotrzebnie tych kitcoinach pisać wtedy. Nie. O, no nie. Ale dobrze, że się no. Vera nie daje, i nie wierzy w te kłamstwo. Ten typ to jest jakiś kurczę kanciarz, nie? Nie, to jest stary, nie, dobry kanciarz. Ja ci nie przyjmuję żadnego prezentu. Patrz, przepraszam, naprawdę. Ej, dobra, nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi, nie? Dobra, mam nadzieję, że Vera nie zapomniała o całym planie, że go tam zaprowadzi, że on jej nie kupi takimi tanimi prezentami, bo to naprawdę byłoby słabe, Picker, serio. Dobra, takie dobra, może ci wybaczę.
Jak co? Co? Jak wypatrzę? Otrzymam nagradę. Ale idziemy też w jedno miejsce, które ja przygotowałam. O, dobrze, Pikers, git. Dobra. No to dobra, dawaj. Dobrze. Dobrze, Vera, git. Dobra, chodź. Czekaj, oddal się trochę. Czekaj. Nie bij go, Pikers, jesteś niepoważny. No, też przygotowałam takie miejsce na taki piknik. Dobra, to oni tam idą. Chodź. Idziemy. Dawaj. Mam nadzieję, że wypali cały plan. Ej, schowaj te mleko, no co ty, Piker? Przecież cię tak widać! Co ty robisz? Typie, przecież cię zauważyłem. Fire... Fajer... Niech ona powie, że są fajerwerki. Nie ma szans, no nie, czekaj, nie rób takich akcji, bo oni się zaskapną. Proszę bardzo! Cicho, czekaj. Ale pięknie, patrz, podoba mu się, dobra? Czekaj, on musi tylko stanąć. Tak, i przygotowałam poczęstunek tutaj. Stój, tam miejsce na piknik. Musi stanąć. Czekaj, lecimy teraz, Pikers, dawaj. Zobacz, co jest w skrzyni. Dawaj! Tak! Let's go! Dawaj, pijemy mleko! I co teraz, lamusie? Jesteś zamknięty w pułapce! Zostajesz zamknięty bez jedzenia! Nie ma, zostajesz tam! Ej! Nie atakuj mojego młodszego brata, typie, bo bijmy różdżkę, gdzie zaraz zamrożę. Nie bijcie go, bo zginie, on nie ma respawna tam, spokojnie. O nie, jeszcze do mojego brata takie teksty, lepiej się przymknij. Co on napisał w ogóle? Ej, koleś, nie bij mnie, bo zraniłeś moją młodszą siostrę, typie. Vera, nie, zabuduj, bo on się przecież wybuduje stamtąd. Ty, co ty robisz, Vera? Bo zabuduj to szybko. Nie, wybuduje się, nie ma takiej możliwości. Jakiś problem? Ty jak mnie wyzywa w ogóle od jakichś tych, koleś, zważaj na słowa. A, jeszcze mnie uderzył. Jesteś teraz zamknięty tutaj, ty. Dobra, Vera, jaki plan na zemstę? Co mu robimy? Dobra, musimy... Tak naprawdę wszystko. Co mu robimy? Możemy mu zrobić wszystko, możemy go na przykład zamrozić, bang, uderzyć go. Świetnie, teraz co? Ej, ale w ogóle, co on pisze na czacie, patrzcie, Vera, proszę wybacz, Vera, ała, boli, co nie jest? Nie ma Vera, takiej możliwości, nigdy ci nie wybaczę. Vera, ale naprawdę, ty, ja nie wiem, co ty z tym serduchem, przecież on cię chciał normalnie przekupić, ale serio, musisz... Lejemy wodę. Co? Wodę lejemy? Dobra, nie. Dawaj, tu masz wiadro, pyk, możesz zrobić. Tamta to fake, jaki fake, typie, jak ewidentnie z nią... Fake to jest, a nie, tylko ty jesteś fejkiem. Ty napisałeś nawet jej, że jest twoją dziewczyną, koleś, ty jesteś kanciarzem, stary dobry kanciarz z ciebie, nikt nie uwierzy w twoje słowa. Nie ma wody nigdzie. Nie, co ty robisz, przecież on wyjdzie. Co ty robisz? Nie wylewajcie mu wody. Nie, dobra, trzeba zbudować większą klatkę, bo będzie problem, on będzie zaraz tutaj z tego wychodzić, jak wy tak będziecie robić. Dobra, wybudujcie, ja lecę po wodę. Leć po wodę, ale w sumie po co woda, Vera, przecież on się wtedy, nie wiem, co się z nim w sumie stanie. Przecież Vera, wtedy jak on będzie w wodzie, to wiesz. O, może z obsydianu nawet, o, lekko pokup. Dobra, pijmy tak. Nie mam już obsydianu nawet więcej, dobra, czekajcie. No jak on, Boże, jak on gada, typie, ty nie widzisz, że na Werę twoje słowa w ogóle nie działają, ona ci nigdy nie wybaczy, typie, ogarnij się. No, co to robisz? Właśnie w sumie to nie wiem. Co? Co? Nie wiesz, TNT czy lawa? Nie wiem, czemu nie wybaczę. Nie, no ty sobie chyba teraz Nie, bo to się teraz... Jakiegoś kwiatka, no Vera, nie daj się. Vera, ty sobie żartujesz? Przecież on normalnie cię... Patrz, co on zrobił, jaki kwiatek. Ej, dobra, to jest trochę słodki, ale... Przecież się stara. No ale on się stara, ale on cię zdradził z jakąś dziewczyną, no Vera, ogarnij się. No ale to może faktycznie to był fake. Ej, jeszcze raz mi uderzysz, to... Jaki fake? Strasznie mi go jakoś szkoda. Ale Vera, jak ci może być szkoda typa, który... Nie, dobra. No nie, dobra, nie budujcie, no może go wypuścimy. No chyba serza, nie, dobra, Vera. Ej, dobra, nie, dobra, ja mam pomysł może. Jaki masz pomysł, no dawaj. Zapytamy widzów. I on zaraz Ale o co chcesz się spytać? Ej, on przecież ciebie dostanie, zaraz wyjdzie! Ej, nie ma! Ej, no co wy robicie? Kurde, buduj obsydianu, zabuduj go z obsydianu, całe, na dole, niżej! Dobrze, jeszcze raz, dawaj, zabuduj go! Dobra, nie wyjdzie! No cieknie, no dawaj, zabuduj go, nie tym! Obsydianem, dobra! Posłuchajcie mnie! Ja nie mogę, jakie dymy! Dobra, no mów, Vera. Może na razie go tutaj zostawimy, ale zapytamy się widzów. Okej, ale co chcesz się spytać konkretnie widzów, bo nie wiem, bo ja już nie rozumiem. Czy mamy go wypuścić, czy mamy go zostawić? Nie, no to są... Boję się ciemna, co on pisze, dobra, nie wiem, dobra, widzowie, ja tego kompletnie nie rozumiem. Vera nagle o 180 stopni zmieniła swoje zdanie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co mamy zrobić z tym chłopakiem. Czy Vera ma mu przebaczyć, czy ma z nim zerwać definitywnie i go banujemy.